Jesteśmy świadkami kolejnego tygodnia Cheetah Slow w naszym mieście. Jest to ostatni tydzień września, tak postanowiły wszystkie miasta. I tak naprawdę to ma służyć promocji idei Cheetah Slow, bo wszyscy kojarzymy Ślimaka z siecią i z miastami, natomiast nie do końca potrafimy powiedzieć, na czym polega ta idea. Idea Cheetah Slow to przede wszystkim idea spokojnego, powolnego życia. Jest to taka alternatywa dla dużych miast, gdzie życie toczy się bardzo szybko, gdzie w pogoni za pieniądzem zapominamy o tym, że przez życie trzeba przejść przede wszystkim spokojnie i przyjemnie. I wszystko, co robimy w Działdowie, tak naprawdę wpisuje się w tę ideę. A więc całe 4 lata mijającej kadencji, od kiedy to postanowiliśmy, że będziemy członkiem sieci Cheetah Slow, to są inwestycje, które mają być podporządkowane idei powolnego życia. A więc mamy rozbudowane przedszkola, mamy komunikację miejską, stawiamy na rozwój kultury, chcemy promować nasze miasto poprzez zabytki i ta sieć jest rozpoznawalna na całym świecie, dlatego my dzisiaj korzyści płynące z uczestnictwa w sieci miast Cheetah Slow praktycznie widzimy już na co dzień. Wszyscy się pytają, czy mamy korzyści materialne i kiedy podjęliśmy decyzję o przystąpieniu, myśleliśmy o tych korzyściach materialnych i te korzyści są, ponieważ miasto Działdowo dołączyło do ponadregionalnego programu sieci miast Cheetah Slow. Jest to program rewitalizacyjny i przygotowane dla naszego miasta są 2 miliony złotych na rewitalizację Starego Miasta, konkretnie na rewitalizację rynku. Ale tak naprawdę pieniądze są rzeczą drugorzędną, ponieważ same bycie w sieci jest nieprzeliczalne na pieniądze, dlatego że no, ciężko jest wycenić markę tego Ślimaka, na podstawie którego turyści z całego świata rozpoznają miasta, do których bardzo często przyjeżdżają podglądać, jak się w takich miastach żyje. Dzisiaj mamy bardzo napięty harmonogram. Zaczęliśmy o godzinie 11 trzecim jesiennym rajdem rowerowym. Właśnie wróciliśmy, stąd też jestem ubrany na sportowo. Każdy, kto chociaż raz wziął udział w rajdzie rowerowym, wraca i co roku cyklicznie zapisuje się i bierze udział w kolejnych rajdach. Rozpoczęliśmy przed chwilą cały cykl imprez w naszym Parku Honorowych Dawców Krwi. Mamy rozstrzygnięcia konkursów, ale także przed mieszkańcami będą występowały różnego rodzaju grupy wokalne, taneczne, grupy muzyczne z różnych przedszkoli, szkół muzycznych. No i pokazujemy to, z czego możemy być dumni. Wystawiają się stoiska różnych szkół. Mamy m.in. szkołę z Malinowa, która przygotowała degustację różnych potraw regionalnych. Pogoda jest ładna, chociaż wiaterek troszeczkę jest chłodny, ale myślę, że do wieczora będziemy się świetnie bawić.